Ostatnio sporo pytacie się o możliwość zamieszkania we Włoszech. Nie jest to oczywisty kierunek, a przecież oferuje całą gamę możliwości. Czy możesz mieszkać we Włoszech i nie płacić podatku od dochodów uzyskanych za granicą? I od razu nasuwa mi się pytanie. I co z krypto? No to porozmawiajmy. Cześć, jeśli zastanawiasz się, gdzie zamieszkać, jak poukładać sobie życie, jesteś we właściwym miejscu. Miesięcznie prawie 100 osób zwraca się do mnie o pomoc w uporządkowaniu rezydencji podatkowej. Na moim kanale Wealth Advisor Anna Maria Panasiuk dowiesz się, jak przygotować się do przeprowadzki, z kim rozmawiać i od czego zacząć ten proces. Zasubskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco. Jak możesz zostać rezydentem podatkowym we Włoszech? Włoskim rezydentem podatkowym możesz zostać, jeżeli przez większość roku, czyli dłużej niż 183 dni posiadasz tam twoje miejsce stałego pobytu lub też posiadasz tam twoje centrum interesów życiowych i powiązań rodzinnych, albo jeśli przebywasz na terytorium Włoch dłużej niż 183 dni w roku. Do tej pory całkiem podobnie jak w Polsce, poza tym, że Włochy podkreślają znaczenie powiązań rodzinnych. Mamy we Włoszech jeszcze jeden element, trzeci, a mianowicie domniemanie, że jesteś rezydentem, jeśli zgłosisz się w rejestrach ludności rezydentów w urzędzie gminy. To się może wydarzyć, jeżeli kupisz nieruchomość we Włoszech i zgłosisz notariuszowi, że jest to twój pierwszy dom. Co to może znaczyć dla ciebie, jeśli jesteś miłośnikiem Włoch i marzysz o tym, aby kupić sobie dom w Toskanii? Sam fakt posiadania nieruchomości we Włoszech nie powoduje powstania tam rezydencji podatkowej, chyba że dom ten stanie się twoim pierwszym domem albo gdy zgłosisz go jako pierwszy dom podczas transakcji zakupu nieruchomości u notariusza. Rezydencję we Włoszech pozyskasz natomiast, jeśli tam faktycznie przebywasz lub przybywają tam twoi najbliżsi, albo gdy wybudujesz tam centrum interesów życiowych. Na przykład założysz tam spółkę, chodzisz do lekarza, fryzjera, siłowni. Czy można we Włoszech płacić niskie podatki? Ano tak. Oczywiście niskie to jest pojęcie względne. Możesz bowiem we Włoszech wybrać sobie podatek ryczałtowy, podobny do tego, jaki można wybrać w Polsce, jeśli wcześniej nie było się polskim rezydentem podatkowym. Różnica polega na tym, że w Polsce ryczałt od dochodów zagranicznych wynosi 200 tysięcy złotych, a we Włoszech ryczałt ten wynosi 100 tysięcy euro. A od przyszłego roku najprawdopodobniej zostanie podniesione do 200 tysięcy euro. Co daje taki ryczałt? Twoje dochody zagraniczne będą zwolnione z opodatkowania we Włoszech. Kiedy można skorzystać z ryczałtu? Skorzystać z tego specjalnego reżimu mogą osoby, które nie były rezydentem Włoch przez co najmniej 9 z 10 lat poprzedzających rok, w którym nabędziesz rezydencję podatkową we Włoszech. Z takiej ulgi podatkowej możesz korzystać przez 15 lat, możesz z niej zrezygnować w dowolnym momencie. Jakie dochody są objęte ryczałtem? Podatkiem ryczałtowym są objęte wszystkie dochody z zagranicznych źródeł. I mamy tutaj pewne wyjątki, podobnie jak w Hiszpanii. Dochody objęte podatkiem ryczałtowym są to dochody z dywidend wypłacanych przez spółki mające siedzibę poza terytorium Włoch. Również twoje wynagrodzenie otrzymywane w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu w zagranicznych spółkach objęte będzie podatkiem ryczałtowym. Czyli mieszkasz we Włoszech, a w Polsce pełnisz funkcję prezesa zarządu. Twój dochód z powołania będzie zwolniony z opodatkowania we Włoszech i mieści się w ryczałcie. Co jeszcze? Zyski kapitałowe, czyli dochody ze sprzedaży udziałów w zagranicznych spółkach są uznawane za dochody z zagranicznych źródeł. I tutaj uwaga. Podatek ryczałtowy nie obejmuje zysków kapitałowych zrealizowanych we Włoszech przez pierwsze 5 lat, od kiedy się tam przeprowadziłeś. Jeśli dotyczą one sprzedaży udziałów w zagranicznej spółce, w której posiadasz co najmniej 20% głosów lub twój udział w kapitale przekracza 25%. Więc jeśli chcesz skorzystać ze zwolnienia dla takich potencjalnych zysków kapitałowych, to albo realizujesz je po 6 latach, od kiedy się tam przeprowadzisz, albo posiadasz mniej niż 25% udziału w kapitale spółki. Chyba że spółka jest notowana na giełdzie, to wtedy powinieneś posiadać mniej niż 5% w kapitale tej spółki. A teraz informacja dla tych z was, którzy nie mogą wysiedzieć i czekają na informacje o krypto. Tak, dochód z krypto jest uznawany we Włoszech jako dochód zagraniczny i jest objęty podatkiem ryczałtowym. Krypto jako stosunkowo nowe źródło dochodów
nie doczekało się jeszcze wyłączenia na prawie włoskim i powinno korzystać ze zwolnienia. Jeśli więc twoje pytanie brzmi, czy możesz przeprowadzić się do Włoch z twoim portfelem krypto, to odpowiedź jest następująca. Tak, warto tę możliwość przeanalizować pośród kilku innych lokalizacji w Europie. A ja zapraszam na kolejną audycję. Niebawem.